staczka, która leży na 9 metrach. Tu tutaj była kuchnia. Depozyty Geilatera Szczecina. Czy taką kredę, takie magle wydobywano na Szmaragdowym? Metrowe sumy, podwójne dno, pozostałości po kopalni kredy. To tylko część historii związanych z jeziorem Szmaragdowym. Czy są prawdziwe? Dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Będzie nam towarzyszył Krzysztof Jankowski, leśnik i przyrodnik z zamiłowania. Witam serdecznie. Witam. Od 2009 roku odwiedzam tereny wokół jeziora Szmaragdowego i zawsze się zastanawiałam, co to są za ruiny. W internecie nie ma żadnych informacji. To był taki pomocniczy budynek dla zajazdu Szmaragd. Tutaj sprzedawano pamiątki. Tutaj była taka, można powiedzieć, mini turystyczna stanica. Mniej więcej w 2007-2008 roku budynek przypadkowo czy celowo został podpalony, spłonął dach. Tutaj widzę, że są jeszcze fragmenty posadzkie. Może przybliżmy się i zobaczmy. To jest posadzka z kuchni po prostu. Tutaj była kuchnia, małe płytki. A tu jeszcze widzę piwnicę. Tak, tutaj mamy własną. Do piwnicy zobaczymy, on jest niezabezpieczony. No ale to jest solidna niemiecka budowla z tego samego na pewno okresu, co wybudowany zajazd Szmaragd. Jakby mówimy o jeziorze Szmaragdowym, od razu nasuwa się nam myśl wypadek w kopalni. W każdym oczku, w którym wydobywana jest kreda, to zawsze się zbiera woda i ta woda sukcesywnie tutaj przybywała. Natomiast tego feralnego 16 lipca 1925 roku niejako źródła podają, że górnicy dokopali się do wód podziemnych i jakby większa ilość wody tutaj się jednocześnie szybko wlała. To nie jest kopalnia taka jak kopalnia węgla, głęboka sztolnia. To była kopalnia odkrywkowa, więc tutaj wszyscy ocaleli, nikt nie zginął. Tutaj widzę jedno ze źródełek zasilające jezioro Szmaragdowe. Czy jest ono czyste? Tak, tutaj woda, która wypływa z tego źródełka, jednego z dwóch dodajmy, jest bardzo czysta woda. Skład chemiczny bardzo korzystny. Jest to jedno z dwóch źródełek zasilających jezioro Szmaragdowe. Ono nie pompuje, można powiedzieć, dużo wody. Do tego miejsca generalnie prowadzono prace wydobywcze. W 1959 roku ta część, tutaj 40 arów się zarwała. Że tutaj też było kiedyś jezioro, ale skarpa się oberwała, powierzchnia się zmniejszyła. Mieszkańcy mówili mi kiedyś, że w tym 59 roku, jak to miało miejsce, to woda przez kilka dni pod mostkiem wylewała się na kopalnianą i płynęła do Regalicy. Te podłoże w jeziorze Szmaragdowym jest na pewno z kredą, tak? Tak, tak. Te wychodnie kredy do tej pory gdzieś tam na brzegu możemy spotkać, one są tutaj, można powiedzieć, odsłonięte. Kreda jest generalnie biała, zanieczyszczona, ma taki kolor, jak tutaj widać, ale daje się formować. Należałoby tutaj trochę tej kredy wziąć, w słoiku z wodą zmieszać, pozwolić jej się oczyścić, odsączyć to, co niewłaściwe, no i mamy gotową kredę. Najbardziej widoczna, najlepsza, najbardziej czytelna, można powiedzieć, wychodnia kredy. Taką kredę, takie magle wydobywano na Szmaragdowym. Docieramy do dębu książęcego. 31 maja 1821 roku sadzili tylko dwaj książęta pruscy, Fryderyk Wilhelm IV i Wilhelm I, który później był cesarzem Niemiec. Po wojnie niestety zapomniany, on nie jest w ogóle pomnikiem przyrody, co ciekawe, zagłuszony przez te młodsze od niego buki, korona zredukowana, no ale jeszcze będzie stał, broni się przed śmiercią. Do czego służyły te fundamenty? Te fundamenty to właściwie pozostałość po maszcie radiostacji, która tutaj była zlokalizowana na najwyższym punkcie nad jeziorem Szmaragdowym. Dochodzimy do takiego miejsca, które właściwie chyba jest tutaj najbardziej straszne, zaniedbane. Dawny ośrodek szkoleniowy Straży Pożarnej. Kiedyś tutaj była wartownia, tutaj był ośrodek szkoleniowy straży, tutaj była wieża treningowa, były garaże. A obiekty powstały też wraz z budową tych schronów. Tutaj była droga dojazdowa. Wszystko miało miejsce po I wojnie światowej. Panie Krzysztofie, bardzo ciekawe informacje. Zainspirował mnie Pan do odwiedzania Szmaragdowego nie tylko ze względu na akwen, ale też na przyrodę, która jego otacza.
Chciałam panu też podarować tutaj taki upominek od jednego z naszych sponsorów. To jest bransoletka, która została stworzona specjalnie do naszego programu. Dziękuję za te inspirujące spotkanie. Za kilka dni wraz z ekipą nurków odwiedzimy jeszcze raz jezioro Szmaragdowe, ale tym razem pod wodą. Nurkowie już są gotowi do podwodnej eksploracji jeziora Szmaragdowego. Tymczasem mam do nich kilka pytań. Krzysztofie, co jest takiego ciekawego w jeziorze Szmaragdowym, że przyciąga wielu nurków? Jest to miejsce, o którym krąży parę różnych legend. Pewnie są one nie do końca sprawdzone. Taka z wyższych legend, że cały ten zbiornik posiada tyle zwierząt, co Szczecinianie wyrzucili z domu, czyli są złote rybki, żółwie, piranie, krokodyle. Osobiście nie widzieliśmy. Zobaczymy, może dzisiaj jakaś poczwara nam wypłynie. Bo dzisiaj przyniosłeś silniejsze chyba oświetlenie do kamery podwodnej. Tak, mamy kamerkę GoPro i dzięki uprzejmości kolegów firmy SIA mamy dzisiaj oświetlenie 2x70 W. Dzięki niemu będziemy mogli lepiej nakręcić to, co zobaczymy pod wodą. I mam nadzieję, że te ryby, o których wspomniałaś wcześniej, również spotkamy. W mojej dosyć długiej historii nurkowania w jeziorze Szmaragdowym zawiesiny nie widziałem po raz pierwszy. Zawsze ona była na głębokości między 6 a 8-9 metrów, natomiast w czasie tego nurkowania byliśmy na 14,3 metra i tam było dno i tam właściwie dopiero było, widać było jakieś zaczątki tej zawiesiny. My rozmawialiśmy o tym, że bardzo łatwo jest wznieść osad w tym miejscu i zobaczcie, co się dzieje. Jacek włożył rękę w muł. Już teraz widoczność spada bardzo. Podczas swojego nurkowania na pewno zobaczyliście wiele obiektów, które są na tej mapie. Tak, udało nam się dzięki temu, że nasz kolega Zdziebeł ładnie to jezioro oporęczował. Większość elementów, które są na mapie, udało nam się zobaczyć. Zaczęliśmy od wycięcia przerębla w lodzie, bo niestety całe jezioro było zamarznięte, więc zrobiliśmy na początku przeręber, żebyśmy mogli się w nim spokojnie poruszać. Następnie zaporęczowaliśmy linkę do poręczówki, która biegnie w koło jeziora i popłynęliśmy. Pierwsze miejsce, do którego dotarliśmy, to tutaj chyba nawet oczyszczamy tabliczkę z tego, co mi się przypomina. Więc pierwszy element, do którego dotarliśmy, to jest taczka, która leży na 9 metrach głębokości. I z całą pewnością ta taczka jest to element, który jest z czasów, kiedy kopalnia była tutaj eksplorowana. Jest jeziorem, które przyciąga właśnie tymi legendami, ale to sprawdziliśmy. Takie legendy, że po 70 metrów głębokości, że tunele, pozostałości wojenne. No, rozwiewamy te mity. Generalnie, jeżeli nawet jak tutaj widać beczkę taką, która też jest pozostałości moim zdaniem po kopalnianych, eksploracja, tutaj znajdowanie jakichś przedmiotów, no jest wielce kłopotliwe, bo podniesienie tego mułu, który widzimy tutaj na filmie, powoduje to, że nasza wizura spada do zera. Co jest ciekawe, taką jeszcze legendą jest też, było, że zostało tam wyrzucone, zdeponowane depozyty Gaylatera Szczecina. Niestety nic tam takiego nie ma. W ogóle ta woda jest tak agresywna w stosunku do metali, jak tam patrzyliśmy, że tam by nic nie przeżyło. Żadna dokumentacja,
żadne skarby, tak? Chyba, że są dobrze schowane. Gdzie jest ten właz pod wodą? No, gdzie on jest? Nie wiem, jest też taki, też się spotkałem, że ludzie no, twierdzą, że tam oczywiście musi być kurek, który wystarczy zakręcić, spuścić wodę jak z wanny i to będzie do odzyskania, że to Niemcy złośliwie nam zatopili. No tam nic takiego nie ma, po prostu doszło do zalania tej kopalni i sama mówiłaś w świadomy sposób i tego się trzymajmy. Nie? Taką sensacyjną mierzę jest wejście pod bunkry w tym jeziorze. No nie ma takiej możliwości, żeby było wejście tam do tych bunkrów, bo to miało się z celem, kurde, żeby coś takiego tam było. Czytałam takie ciekawe informacje i opinie nurku, że spotkali tam 1,5-metrowego suma europejskiego. Czy to prawda? Że takie tam są? Znaczy są, z całą pewnością są sumy. Nie jestem ichtiologiem, więc nie powiem ci, czy on jest europejski, czy nie. Na pewno jest to sum. Czy jest aż 1,5-metrowy? Jeden jest naprawdę duży, drugi jest trochę mniejszy. Ja widziałem dwa i z całą pewnością są. Albo inaczej, mam nadzieję, że jeszcze są, bo jednak tam przychodzą wędkarze i również łowią, pomimo tego, że chyba nie wolno. Nie wolno. Zawsze się też śmieję, jak pytałem się mnie, czy ta woda jest naprawdę taka niebiesko-zielonkawa. Ja mówię, że nie, że jest brązowa aż. Nie? No to jest złudzenie optyczne. A nie, bo to jest woda szmaragdowa, a szmaragd jest zielony i woda musi taka być. Chłopacy tutaj się natknęli na RGP Panz. I co mamy z tym zrobić teraz? Tak naprawdę każdy, nawet na bezdechu, może tutaj zejść pod wodę i no i natrafić się na takie niechciane znalezisko. Amunicja była zaślepiona, ona nie miała pocisków. Także jest to typowo ćwiczebna amunicja.